tvpodkarpacie.pl. Poranne posiedzenie Komisji Społeczno-Gospodarczej Rady Miejskiej w Zagórzu rozpoczęło się punktualnie o godzinie 9. Po niewiele ponad 20 minutach porządek obrad został praktycznie wyczerpany. Przewodniczący oddał głos przybyłym mieszkańcom gminy. Korzystając z obecności burmistrza Ernesta Nowaka, powrócono m.in. do tematu utworzenia dodatkowego oddziału klasy pierwszej w szkole podstawowej na Nowym Zagórzu. Rodzice oczekiwali konkretnej odpowiedzi. Czy wyszli z sali usatysfakcjonowani? Zapraszamy do obejrzenia materiału filmowego, w którym prezentujemy cały przebieg posiedzenia wspomnianej komisji. Szanowni Państwo, na podstawie listy obecności stwierdzam prawomocność pracy dzisiejszej komisji. Państwo radni otrzymaliście na piśmie zaproponowany porządek pracy dzisiejszego posiedzenia. Czy są uwagi Panowie Radni? Jeżeli nie ma, czy są jakieś, pan burmistrz tak sprawdzenie. Przewodniczący, ja szanowni radni, bardzo proszę o wprowadzenie do uchwały zmieniającej budżet dodatkowej pozycji, mianowicie budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Olchowa. W związku z tym, że złożyliśmy wniosek do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i uzyskaliśmy wsparcie na realizację tej inwestycji w kwocie 1 981 433 zł, wnioskuję o zabezpieczenie środków własnych gminy Zagórz w wysokości 1 835 207 zł i 14 groszy. Pytam się, czy Państwo radni wyrażacie zgodę na wprowadzenie do porządku? Jest zgoda, tak? To jest za tym, bardzo proszę. Dziękuję jednogłośnie. Dobrze. Zatem ten wniosek pilności będzie wprowadzony w punkcie uchwały budżetowej. W punkcie 6. Przystępujemy do pracy nad pierwszym projektem uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko dyrektora, wicedyrektora lub inne stanowiska kierownicze, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienione w artykule 42. Projekt tutaj zawiera informacje o wprowadzeniu nauczyciela doradcy zawodowego zgodnie z wymogiem teraz, jeżeli chodzi o rozporządzenie Ministerstwa Edukacji i rozporządzenie w zakresie ramowych planów, które przewiduje, że w klasie 7 i w klasie 8 będzie zatrudniony nauczyciel doradca zawodowy. Obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin proponowany tutaj w projekcie uchwały to jest 22 godziny. Dziękuję bardzo. Dodatkowo tutaj jest jeszcze jedna zmiana, ponieważ od 1 września będziemy również, jeżeli chodzi o otworzenie przedszkola, zatrudniać dyrektora przedszkola. W związku z tym też został w paragrafie 1, ustęp 1 zawarty zapis, który mówi o tym, i to dokładnie jest punkt 3. Dyrektorzy przedszkoli liczących do 2 oddziałów, realizacja pensum 13 godzin tygodniowo, 3 i więcej oddziałów 11 godzin tygodniowo. Jest to taka propozycja. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Jednogłośnie. Przystępujemy do opiniowania uchwały w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, form i zakresu tej pomocy, w tym stypendiów dla uwzględnionych uczniów oraz trybu postępowania w tych przestrzeniach. Również panie Krzysztof, też takim komentarzem. Jeśli chodzi o krótkie uzasadnienie, ponieważ do tej pory zapis w paragrafie 6 tej uchwały mówił o pewnych warunkach, jakie musi spełnić uczeń, aby ubiegać się wnioskodawca, czyli nie uczeń, a wnioskodawca, ubiegać się o stypendium lub nagrodę edukacyjną. Zostały doprecyzowane te zapisy
które do tej pory były dosyć ogólnie sprecyzowane i ten zapis został poszerzony o dodatkowe informacje, jeżeli chodzi o osiągnięcia edukacyjne ucznia i doprecyzowane na poziomie szczebel wojewódzki miejsca 1-3, jeżeli by chciałby się kandydat ubiegać o taką nagrodę bądź stypendium, i w konkursach przedmiotowych lub interdyscyplinarnych na szczeblu co najmniej ogólnopolskim miejsca 1-6. To jest taka nasza propozycja wynikająca z pewnych już takich doświadczeń, jeżeli chodzi o pracę komisji w tym zakresie, ponieważ do tej pory nie były doprecyzowane te miejsca, a ponieważ jest wiele konkursów organizowanych przez jakby tutaj takie nasze miejscowe, że tak powiem, ośrodki i w związku z tym chcielibyśmy doprecyzować te zapisy, żeby łatwiej można nam było przyznawać właśnie te nagrody edukacyjne i również stypendia. Dziękuję bardzo. Co na to panowie radni? To dobrze, widzę. Zresztą materiały były dostarczone, w części uzasadnienia były dokładnie zawarte. Opinia na temat przyznawania stypendium, także poddaję pod głosowanie. Kto z panem radnym jest za przyjęciem tej uchwały, proszę o przygłosowanie. Dziękuję jednogłośnie. Druk numer 3. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samodzielnego publicznego zespołu podstawowej opieki zdrowotnej w Zagórzu za 2016 rok. Rocznie takie sprawozdanie finansowe jest składane. Materiały, które państwo otrzymali tutaj. Pozwoliłem sobie nie zapraszać panią dyrektor. Jeżeli będą pytania, to myślę, że ten czas nie ma pytań. Wszystko jest, jak mówię, wiadome. Przystępujemy do opiniowania. To jest za przyjęciem sprawozdania finansowego samodzielnego publicznego zespołu podstawowej opieki zdrowotnej w Zagórzu za 2016 rok. Proszę, będę się jechał. Dziękuję. Czy można dalej działać? Panie Przewodniczący, jest uchwała podjęta przez Radę Nadzoru Komisji i jest pozytywna. Projekt uchwały w sprawie aplikowania gminy Zagórz o środki z programu współpracy transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina lata 2014-2020 na realizację projektu pod nazwą Natura bez granic. Zachowanie wspólnego dziedzictwa naturalnego w gminie Dobromil, Ukraina oraz Zagórz Polska oraz zabezpieczenie na jego realizację niezbędnych środków finansowych w budżetach gminy Zagórz na lata 2007-2019. O rozwiązanie, rozwinięcie tego projektu, tego zadania, bardzo proszę pana burmistrza. Zostały złożone projekty do programu transgranicznego Polska, Białoruś, Ukraina. Dofinansowanie wynosi 90%. Projekty przeszły pierwszy etap, zarówno projekt Natura bez granic, zachowanie wspólnego dziedzictwa naturalnego w gminach Dobromil, Ukraina i Zagórz Polska. Dotyczy to budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czaszyn. A drugi projekt dotyczy wzmocnienia bezpieczeństwa w gminie Zagórz. Polsko-Ukraińska Akademia Pożarnicza, gmina Zagórz i Chyrów razem na rzecz bezpieczeństwa bez granic. Tak jak wcześniej dyskutowaliśmy, w zakres tego projektu wchodzi doposażenie jednostki OSP w Zagórzu, w średnim wielkim, jak również rozbudowa o remizę w miejscowości Zachuty. Mamy jeszcze prośbę, ponieważ wydaje się tutaj nam, że właściwym by było jeszcze uzupełnienie tych druków a upoważnienie dla burmistrza do podpisania umowy partnerskiej. Tak. Partnerskiej. Jeśli ja bym tu mógł w uzupełnieniu poprosić o
to na sesji już do odczytania damy wszystkim radnym materiał. Po paragrafie drugim będzie paragraf trzeci upoważniający pana burmistrza do zawarcia szczegółów współpracy w ramach tego partnerstwa w umowie partnerskiej z gminą Dobromir i stowarzyszeniem tutaj Styrowa. Projekty po pierwszym etapie można powiedzieć, że zostały wysoko ocenione. Ten projekt porządniczy 20 punktów, projekt dotyczący budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czaszyn po naszej stronie 18. I teraz jest czas na składanie szczegółowych projektów, szczegółowych fiszek, studium wykonalności. Na tej podstawie zostanie wykonana przez grupę ekspertów ocena. Wtedy się dowiemy, czy nasze projekty będą miały szansę, czy uzyskają wsparcie zewnętrzne. Dziękuję panie burmistrzu. Jeżeli są pytania. Nie ma tego wybór, to chciałbym, że burmistrz przedstawił, tak, ale poddał pod głosowanie dwóch oto odrębnych. Zatem głosujemy za projektem uchwały w sprawie aplikowania gminy Zagórz w środki z programu współpracy transgranicznej Polska-Białoruś, druk nr 4. Kto jest za przyjęciem? Proszę podnieść jednogłośnie. I teraz pozwolę sobie jeszcze projekt kolejnej uchwały, który na podstawie umówił pan burmistrz. Druk nr 5 w sprawie aplikowania gminy Zagórz środki z programu współpracy transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina na realizację projektu Ukraińska Akademia Pożarnicza gmina Zagórz i Chyrów razem na rzecz bezpieczeństwa bez granic. Kto jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Proszę przegłosować. Dziękuję. Jednogłośnie. Przechodzimy do zmian w budżecie tej gminy. Bardzo proszę pani skarbnik o możliwość. Proponowane zmiany w zwiększeniach dochodów w kwocie 402 620 zł z tytułu dofinansowania ze środków RPO na lata 2014-2020 do realizowanego, które będzie realizowane przedsięwzięcie w naszej gminie pod nazwą Kompleksowa Ochrona Dziedzictwa Kulturowego na terenie MOP-u w Sanoklesko, adaptacja ruin zespołu klasztornego Karmelitów Bosych na Centrum Kultury w Zagórzu. Jest to kwota w tym roku dofinansowania, bo to zdanie będzie realizowane jeszcze w 2018 roku. Kwota dofinansowania 397 120 zł. I w kulturze fizycznej mamy wprowadzone zwiększenie na 5500 zł na obiektach sportowych. Są to dochody, które zostały wprowadzone na podstawie umowy darowizny z Nadleśnictwo Baligród. Przeznaczyło kwotę 5500 zł na działalność statutową sołectwa Kamica, budowa zaplecza socjalno-sportowego w Kamicy. I taka sama kwota jest umieszczona w wydatkach na kulturze fizycznej. Zwiększenie wydatków w łącznej kwocie 704 600 zł. I tutaj mamy z wniosków referatu inwestycji. Mamy wprowadzone 33 tysiące złotych na wykonanie instalacji wewnętrznej gazowej w budynku remontowanym PKP w Mokrem. Jest to konieczne w związku z demontażem kotłowni, która się znajduje na parterze i w związku z tym prowadzonym remontem, czyli ociepleniem zewnętrznym i wewnętrznym budynku. I kwota 12 tysięcy złotych, ona się pojawiła również w wcześniejszej uchwale
ale tutaj pan kierownik zawnioskował jeszcze o zwiększenie na 12 tysięcy złotych na opracowanie dokumentacji niezbędnej do przygotowania wniosków o dofinansowanie dla projektów inwestycyjnych. W informatyce mamy zwiększenie 14 100 zł. Jest to zakup oprogramowań antywirusowych do komputerów w szkołach i w naszych budynkach użyteczności publicznej. W związku też z utrzymaniem trwałości projektu Eliminacja wykluczenia cyfrowego. W kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego, właśnie w ochronie zabytków, łączna kwota 640 tysięcy złotych, zwiększenie wydatków i to jest właśnie na realizację tego przedsięwzięcia pod nazwą Kompleksowa Ochrona Dziedzictwa Kulturowego, adaptacja ruin zespołu klasztornego Karmitu Bosych na Centrum Kultury w Zagórzu. I tu są właśnie wprowadzone nasze środki, 242 880 zł, środki z dofinansowania 397 120 zł. I w kulturze fizycznej, tak jak mówiłam, budowa zaplecza socjalno-sportowego w Kalnicy 5,5 tysiąca. Po wprowadzonych zmianach po stronie dochodów i wydatków zmniejszyła się nasza planowana nadwyżka budżetu o kwotę 301 980 zł. Planowana nadwyżka w uchwale budżetowej była 2 851 852 zł. Teraz o tą kwotę została zmniejszona. W związku z tym należało ustalić przychody budżetu na pokrycie właśnie spłaty rat wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów. Są to wolne środki, które wynikają z rozliczeń z kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. I to są te wszystkie zmiany. Dziękuję. Jeszcze ilości, tak. Jeszcze pamiętam wniosek pana burmistrza. Wprowadzilibyśmy po stronie dochodów kwotę 1 981 433 zł. Zadanie pod nazwą budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Olchowa. I po stronie wydatkowej to by była kwota 3 816 000 zł. 3 816 640 zł i 14 groszy. Odejmując od tej kwoty, od tych 3 816 640 zł i 14 groszy dotację z Prowowską, koszt po naszej stronie, to tak już tylko dla wiadomości podaję, bo to tego jakby tam nie będziemy zapisywać, to jest 1 835 207 zł i 14 groszy, ale z tej kwoty możemy odliczyć i odliczymy podatek VAT na kwotę 702 648 zł i 16 groszy, czyli faktyczne koszty po stronie budżetu gminy Zagórz byłyby w wysokości 1 132 558 zł i 98 groszy. Oczywiście jesteśmy przed postępowaniem przetargowym, a więc te wszystkie cyfry po postępowaniu przetargowym na pewno ulegną zmianie. Dziękuję panie burmistrzu. Szanowni Państwo, jedno zdanie podsumujmy. Rzeczą istotną jest, żeby skanalizować i podłączyć instalacje sanitarne, kanalizację sanitarną na terenie całej gminy. To jest oczywiście oczekiwane przez mieszkańców, także poddaję całościowo zmiany w budżecie pod opinię panów radnych, kto jest za zmianami w budżecie. Bardzo proszę o podniesienie ręki jednogłośnie.
jednogłośnie. I teraz przechodzimy do kolejnego projektu uchwały. Druk numer 7 w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Zagórz na lata 2017-2023. Pani skarbnik. Zostało wprowadzone nowe zadanie, nowe przedsięwzięcie, tak jak już wcześniej mówiłam, adaptacja ruin zespołu klasztornego Karmelitów na Centrum Kultury w Zagórzu. Zadanie to będzie realizowane w roku 2017 do 2018. W związku z tym należało to przedsięwzięcie umieścić w naszym wykazie przedsięwzięć w wieloletniej prognozie finansowej. I tutaj właśnie propozycja wprowadzenia do wykazu tego nowego przedsięwzięcia. Równocześnie zmiana nastąpiła w realizacji przedsięwzięcia przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Zagórzu, która polega na przesunięciu limitu wydatków z 2018 roku na 2019 rok. W związku z tym, że już było duże obciążenie w 2018 roku, jeśli wprowadziliśmy tutaj to nowe zadanie. W kwocie 50 tysięcy złotych realizacja tego zadania pozostała w 2018 roku. I to są wszystkie zmiany. W związku z tym zmieniły się upoważnienia dla pana burmistrza do zaciągania zobowiązań z realizacją przedsięwzięć na 18 i na 19 rok. Dziękuję. Zaproponowanie tutaj głosowanie. To jest za przyjęcie. Bardzo proszę, dziękuję. Szanowni Państwo, na tym wyczerpaliśmy tą zasadniczą część dotyczącą projektu uchwał. Otwieram dyskusję. Bardzo proszę. Pan radny Zagórza, Zagórza, proszę Państwa, może byśmy wysłuchali opinii Państwa, którzy przybyli. Na ostatnim spotkaniu nie było pana burmistrza, dlatego pojawiliśmy się tutaj. Poruszany był temat klas w Nowym Zagórzu. Rodzice zbierali podpisy, zorganizowali spotkanie, żeby utworzyć dwie klasy. Właśnie tutaj chciałabym odpowiedź pana burmistrza na ten temat, ponieważ tutaj nie został poruszony, a już niedługo sesja i chcielibyśmy, żeby został temat włączony do obrad sesji, żeby nie było tak jak, żeby nie było takiej sytuacji, że temat nie został włączony i nie możemy na ten temat podyskutować. Dlatego jesteśmy tutaj, dlatego chcemy uzyskać odpowiedź, czy będą na to pieniądze. To mowa o 100 tysięcy złotych, jak widać tutaj przenoszone są znacznie większe pieniądze na różne wydatki, a tutaj mowa o tylko 100 tysięcy złotych. Rodzice są, rodzice cały czas proszą o to, żeby zostały utworzone te dwie klasy. Dlatego tutaj chcemy odpowiedź pana burmistrza. Radni powiedzieli, że to od pana zależy, że tutaj właśnie można to włączyć do obrad, można podjąć decyzję i wcale nie musimy czekać na za miesiąc, za dwa na odpowiedź kuratorium czy innych instytucji. To od pana zależy, dlatego chcemy usłyszeć odpowiedź. Jak to jest możliwe, że moje dziecko, które dwa lata już chodzi do szkoły podstawowej numer 1 bodajże tam na Nowym Zagórzu, ale na Nowym Zagórzu po dwóch latach uczęszczania do tej szkoły, mając dwóch starszych braci, którzy też chodzą tam do szkoły, jest bez mojej wiedzy, bez konsultacji ze mną przerzucane na Stary Zagórz, gdzie jak każdy mamy swoje warunki życiowe poustawiane już pod kątem tej szkoły, starsze dzieci mają możliwość odbierać na młodszego syna. Nikt ze mną tego nie konsultował, nikt ze mną na ten temat nie rozmawiał, po prostu zostaliśmy postawieni przed faktem dokonanym. Nie wiem, jak w taki sposób można postępować i kto się liczy w tym momencie z dobrem dziecka. Dlaczego moje dziecko ma być wyrwane ze szkoły, do której do tej pory chodziło, przerzucone do innego oddziału? Proszę zwracać się o szczegóły do dyrektora szkoły podstawowej, który jest za to odpowiedzialny. Państwo złożyli petycję. Petycja jest analizowana. O tym, jakie decyzje zostaną podjęte, zostaną Państwo poinformowani. Na pewno Państwa zaprosimy na takie spotkanie i przekażemy Państwu informacje, jak Państwa sprawa zostanie rozłożona. Przepraszam Panie Burmistrzu, a dlaczego mamy zgłaszać te zapytania do Pana Dyrektora Szkoły Podstawowej, skoro każda jedna dyrekcja po prostu odsyła nas do punktu wyższego? Czyli byliśmy u Pana Dyrektora Szkoły Podstawowej, u Pani Dyrektor,
Pani Ewy Gerg. Teraz przyszliśmy do Pana, więc... Po prostu odsyłają nas, cały czas bo odsyłają. Oni nie mają żadnych po prostu siły przebicia na chwilę obecną i cały czas twierdzą, że tylko nie i wyłącznie Pan ma po prostu... Decyzja należy do Pana w tym. Kwestii. Ci ludzie są po prostu, oni nie mają nic do powiedzenia w tej kwestii, nie mają żadnej mocy decyzyjnej. Nie ma Pan racji. Więc nie zwalajmy w innym. Ja Państwu odpowiedziałem na Państwa pytanie. Czy są jeszcze jakieś inne do mnie pytania? Panie Przewodniczący, w kwestii dyskusji. Bardzo proszę. No na chwilę obecną wydaje nam się, że jest to ignoracja z Pana strony. Tak jak Pani mówię, wnikliwie Państwa sprawą zajmuje się dyrektor szkoły, pani dyrektor oświaty i jakakolwiek decyzja również w tej sprawie będzie wymagała decyzji Rady. A czy Pan się zajmuje tą sprawą? Czy Pan się zapoznał z tą petycją? Zapoznał się z materiałem spotkania? Chcemy Pana stanowisko poznać. Bo mamy informację taką, że Rada po prostu by była skłonna, tylko jest kwestia Pańskiego oporu w tej sprawie. Tydzień temu na zebraniu, na które Pan się nie pojawił, mimo, Pana, mimo tego, że zapraszaliśmy Pana. Mimo tego, że Pan na pewno był dostępny. Tak, radni po prostu stwierdzili, że kwota 100 tysięcy to nie jest jakaś wielka kwota na taką gminę budżetu, na taką gminę Zagórz. Więc i byłaby to po prostu byłaby możliwość utworzenia tych dwóch klas. Więc dlaczego nie jest, dlaczego Pan po prostu nie potrafi się wypowiedzieć, powiedzieć nam jasno? Okay. Jakie miejsce proszę Państwa, postawić kropkę na tej po prostu. Zabezpieczamy. Ja Państwu odpowiedziałem już na to pytanie. Państwa sprawa jest wnikliwie analizowana. Ale co to jest punkt wnikliwie analizować tak naprawdę? Mówimy o 100 tysięcy złotych. Zabezpiecza Pan dzisiaj miliony na remont klasztoru, na inne inwestycje. A mówimy o 100 tysięcy złotych. Tu chodzi o nasze dzieci. Gdzie naszym zdaniem oszczędności na dzieciach, które potem mają pracować na to, na żeby nas utrzymywać, wszystkich, to jest chyba niezbyt rozsądna sprawa, prawda? I tylko się cieszyć z tego, że akurat mamy taki problem, że jest trochę więcej dzieci, a nie mniej. I proszę Państwa, dla wszystkich dzieci dyrektor szkoły zabezpieczył miejsca. Ale zabezpieczył w taki sposób, że przenosi dzieci z jednej placówki do drugiej. Bo to, że to jest niby jedna szkoła, nas nie interesuje. Również z dyrektorem. Rozmawialiśmy analizowana. Wszędzie jesteśmy informowani, że Pan Burmistrz jest jedyną osobą decyzyjną w tej kwestii, że tylko wszystko zależy od Pana Burmistrza. Czy Pana, już Panu powiedziałam, że Burmistrz nie jest jedyną osobą decyzyjną. No ale z tego co wiemy, to tak. Panie Przewodniczący. Proszę Państwa, proszę Państwa. Czy są inne sprawy? Proszę Państwa, Pana stanowisko. Jak się Pan osobiście zapatruje na tą sytuację? Się. Nie sprawa, że jest w sposób. A to jest unikalne. Proszę Państwa, to już w tej chwili... Ja rozumiem, że ze strony Państwa, ja chcę wykazać dobrą wolę, a nie chciałbym, żeby po prostu w tej chwili nastąpiła taka dyskusja, która i tak nic nie zmieni. Bo Państwo macie świadomość, że burmistrz przekazał swoją... Ale jak jest sesja, niedługo, trzeba włożyć do tej sesji ten punkt, żeby można było podjąć jakieś decyzje, bo inaczej przyjdziemy na sesję i Pan usłyszymy na końcu, że nie było tego punktu i że nie możemy na ten temat rozmawiać. Chcemy w tym momencie, żeby został do następnej sesji włączony punkt utworzenia i zabezpieczenia pieniędzy na dwie klasy. Tak, nasz punkt nie jest brany pod uwagę. Chcemy, żeby to po prostu zostało włączone do obrad. A nie, że dzisiaj jest komisja społeczno-socjalna i nie został poruszony ten temat, a sesja za pasem. To kiedy Państwo rozmawiają na ten temat? Po godzinach pracy? Co my jeszcze możemy zrobić? Proszę Państwa, myśmy na ten temat rozmawiali wielokrotnie i... To proszę nam powiedzieć, jakie jest Państwa stanowisko, skoro była rozmowa... Moje stanowisko jest takie, nie że... Nie wiemy dokładnie. Ja Państwu powiem, jakie jest moje stanowisko, bo każdy radny no, tutaj jakby działa... W swoim środowisku i... No, oczywiście. Moje stanowisko jest jednoznaczne z Państwa stanowiskiem. Jest jednoznaczne, ja tego nie ukrywam i tego nie ukrywałem. I chcę Państwu powiedzieć, że na ten temat rozmawiamy, wczoraj ostatnio żeśmy rozmawiali na konwencie, jest to trudny temat. Ja mam odmienne zdanie niż część radnych i jestem, podzielam Państwa pogląd akurat. Sprawa dotyczy środowiska, w którym ja mieszkam i tak dalej. I ja rozumiem, tutaj pana burmistrza, bo
wiele zadań, zresztą Państwo dzisiaj, ci, którzy uczestniczyli w pracach komisji, się przysłuchiwali, wiedzą, że przed gminą są bardzo duże wyzwania, które będą skutkowały finansowo i z drugiej strony, no bardzo bym chciał i wierzę w to gorąco, że uda się tą sprawę zakończyć pozytywnie. Tylko też bym prosił tak, żebyśmy, proszę Państwa, w sposób no, możliwy, jak najbardziej spokojny, bezboleśny próbowali przekonać i Pana Burmistrza i Radnych o słuszności. Chociaż to jest sprawa, no Państwo widzicie, że nie jest to sprawa prosta. Ja mam tyle do powiedzenia. Ale jeszcze raz powtarzam. Ja mam swoje zdanie na ten temat i mam odwagę i honor się przyznać, że jestem z Państwem. Jeszcze jest jedna kwestia po prostu, bo my, na przykład ja jako rodzic dziecka, które ma być przerzucone na Stary Zagórz, z czym się nie zgadzam całkowicie, chcę mieć jasną i klarowną odpowiedź, do której będę mógł ustosunkować się, wstąpić na drogę cywilnoprawną, bo na pewno tego w ten sposób nie zostawię. Gdyż ja pracuję, moja żona intensywnie w tym momencie szuka pracy, nie ma możliwości, żebym dostarczał, dowoził dziecko na Stary Zagórz, gdzie po pierwsze dziecko chodzi od 2 lat już do szkoły na Nowym Zagórzu i mam 2 starszego rodzeństwa, które już od x lat tam chodzi. Rozumiem. Jest to ja po prostu chcę mieć coś, do czego będę mógł się odnieść i z czym będę mógł ewentualnie pójść do sądu, jeżeli będzie taka potrzeba. Przypuszczam, że tak to się skończy, bo nie widzę na ten moment tutaj woli już od z góry samej, żeby to zostało załatwione pozytywnie dla nas rodziców. Ja tylko chciałam dodać, że z tego co mi wiadomo, rekrutacja ma być zakończona do końca maja, więc nie wiem, czy Państwo po prostu się określicie do końca maja, żeby później nie było tak, że my zostaniemy z niczym i sprawa zostanie zamknięta, tak powiem, zamiatana pod dywan, więc proszę nam odpowiedzieć. Do my też musimy mieć czas na to, żeby podjąć jakieś inne kroki. Rodzice mogą z tego wydobyć nauczenie. Które na pewno podejmiemy, bo nie będziemy ukrywać, że po prostu na pewno pójdziemy dalej z tym, bo no, nie zostawimy tej sprawy w ten sposób. Dobrze, proszę Państwa, czy ktoś z Panów Radnych chciałby zabrać głos w tej sprawie? Pan Adamkiewicz, bardzo proszę. Jak kolega Juliusz powiedział, ja również pochodzę z tego środowiska i podzielam również Państwa opinię, ale to nie jest tak, że zapewne Pan Burmistrz szuka rozwiązań. Ja mogę tylko tyle podpowiedzieć. Może Panie Burmistrzu, byśmy podzielili te szkoły. To znaczy oddzielną dyrekcję na Starym Zagórzu, oddzielną na Nowym Zagórzu. Będzie to jakieś rozwiązanie. No najwyższy czas. Dokładnie. Skończę. Wtedy zamknie to wszelkie dyskusje. Mi się wydaje, że był to wielki błąd popełniony tamtej kadencji. Ten, który nie robi nic, to się nie myli. Trudno, został popełniony błąd. Wróćmy, poprawmy to i będzie wszystko w porządku. Nie będzie spotkań. Przecież Nowy Zagórz nigdy nie był agresywny, czy tam jakiś wobec gminy. Zawsze potrafiliśmy się z Państwem dogadać. Jeżeli to wróci na normalne tory, ja Panu gwarantuję, że będzie wszystko w porządku. Będzie wszystko w porządku, bo na przyszły rocznik dzieci, które są z roku 2012, co pójdą do zerówki, za 2 lata jest następna grupa dzieci, gdzie będzie czyszczało 50 dzieci. Ale Pani nie słuchała, co ja mówię. Ja rozumiem, na tym zasadzie, że jeżeli tego nie zrobimy, to tak będzie się ciągło z roku na rok. Ale jeszcze należy też zwrócić uwagę na to, że skoro w Zakupieniu jest szkoła trzyklasowa, to napływ tych dzieci po trzeciej klasie gdzieś musi następować. Czy będzie to na Stary Zagórz, czy na Nowy Zagórz, ale to będzie skutkowało tym, że będzie coraz więcej dzieci. I wydaje mi się, chwała Bogu, że tego dzieci jest, bo wszyscy na to czekamy. Ale żeby zamknąć temat, żeby nie było zbędnej dyskusji, taki jest mój wniosek, taka jest moja prośba. Zróbmy 2 oddzielne szkoły, na Piłsudskiego i na Okolności. Takie jest moje zdanie i to rozwiąże dyskusję i to rozwiąże temat. Wydaje mi się, że jeszcze jeden problem jest taki, że nie jest związana kwestia dojazdów, prawda? Też nam nikt nie zagwarantuje tego, że będą autobusy, które będą dowozić dzieci. Więc Zakutyń, załóżmy, który będzie miał ileś tam dzieciaczków, też nie wiemy, jak te dzieci będą dowożone do szkoły podstawowej tutaj na Nowym Zagórzu, ponieważ na chwilę obecną, dopóki są gimnazje, te autobusy są, a później
No pani dyrektor się nie określiła, bo nie wiadomo, czy będą na to pieniądze. Właśnie. Więc weźmy też to pod uwagę. Czwartą klasę nie było właśnie w zamówieniu pieniążków, żeby utworzyć tak naprawdę. A tak samo, żeśmy chodzili i walczyli, prosiliśmy i składaliśmy różne pisma i walczyliśmy o to, żeby utworzyć tą czwartą klasę w Zabłutyniu, a teraz tak naprawdę liczycie wszystkie te dzieci z Zabłutynia, liczycie przyłożyć i utworzyć tak naprawdę tam szkołę. A o nas to, żeście po prostu nas zbywaliście cały czas i tyle. Proszę Państwa, dziękuję za głos Pani. Tak, i ja też mam właśnie dziecko, jedno na Nowym Zagórzu. Teraz właśnie pójdzie drugi syn na Nowy Zagórz, bo nie utworzyli właśnie czwartej klasy. I jeszcze jedno mam dziecko na Zabłutyniu. I tak samo będę teraz musiała, wiem jaka była sytuacja, że chodziłam do szkoły na zebrania w Zabłutyniu i nieraz obydwoje z mężem nie wiedzieliśmy gdzie pójść, czy iść tutaj na zebranie do szkoły, czy tutaj, bo wtedy to nie można tak pogodzić. To jest właśnie dla was, to jest takie łatwe, a dla nas to nie jest łatwe jako rodziców. I tak samo właśnie z tymi dojazdami też będzie potem problem. Proszę Panie, z uwagą wsłuchujemy się w Państwa głosy, jak Państwo widzicie, i z troską, i z, czy w tej kwestii Pan się jeszcze zabierze do Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Szanowni Państwo, ja swoją opinię na temat utworzenia tego działu wyraziłem na spotkaniu wtedy z Wami na Nowym Zagórzu i takie jest moje zdanie, nie zmienią tego. Kwestii, którą wymienił kolega Józef Adamkiewicz, pan radny Józef Adamkiewicz, z utworzenia dwóch szkół, należy powrócić do tych dwóch szkół, czyli Jana Pawła osobno, Szkoła na Wolności i Świętego Kazimierza, bo w tej chwili ta nazwa to nie wiadomo co to jest, jakiś potworek, taki stworek jakiś wyrazowy, nielogiczny, niesensowny. No, błąd popełniony przez Radę poprzedniej kadencji. I kwestii tutaj Pani poruszyła kwestię dojazdu. Panie Burmistrzu, czy prawdą jest, że zostają, że kierowcy dostali wypowiedzenia nasi gminni? Czy prawdą jest, że te autobusy pójdą do sprzedaży? Te autobusy, które dowożą w tej chwili dzieci i jaki przewoźnik te dzieci będzie dowoził w przyszłości? To czy kierowcy dostali wypowiedzenie, to czy należy zapytać dyrektorów szkół, którzy zarządzają szkołami. Natomiast proszę Państwa, proszę posłuchać. Natomiast trzeba wziąć pod uwagę to, że system dołożenia szkół był skonstruowany i stworzony przy utworzeniu gimnazjum. Dzisiaj reforma likwiduje gimnazja, nie reforma rady, burmistrza czy kogoś innego. Jest to centralna reforma. Autobusy wymagają olbrzymich nakładów finansowych, ponieważ są to wieloletnie już pojazdy i żeby utrzymać takie pojazdy, żeby bezpiecznie mogły dowozić dzieci, rok rocznie trzeba wykonywać naprawy bieżące. Proszę się nie martwić, dzieci, które były dowożone przez gminę Zagórz, dalej będą dowożone przez gminę Zagórz. Nic tutaj się nie zmieni dla dzieci. Jeśli nie będą tego wykonywać autobusy, które funkcjonowały w strukturze szkół, to będzie zorganizowany przetarg i będzie to wykonywał przewoźnik zewnętrzny. Dlatego, że w momencie, kiedy te potrzeby znacząco się zmniejszają, należałoby odpowiedzieć sobie na pytanie, czy kupować nowy tabor, który by to realizował, który by miał olbrzymie trudności w realizacji tego, ponieważ będzie to bardzo rozproszony dowóz, czy skorzystać ze znacznie tańszych usług zewnętrznych. Więc tutaj odpowiedź nasuwa się sama. Gdybyśmy mieli nowe autobusy, no nie byłoby problemu. Autobusy mamy już bardzo, bardzo leciwe. A przepraszam bardzo, a nie lepiej by było otworzyć czwartą klasę w Zabłutyniu, żeby nie musieć wozić tych dzieci na Nowy Zagórz czy na Stary Zagórz. No, może nie być w Zabłutyniu, gdyby całej gminy, no bo tu gdzieś na terenie całej gminy. Tak, to jest też przedłużanie po prostu, bo jak tak będzie się
ciągło, że nie będzie następnych klas, znowu nie będzie otworzonych, no to cały czas będziecie musieli wozić te dzieci. Ale panie dyrektorze, kolega mówi, że to nie rozczynie tylko Zachód, tylko panią, całej gminy. To... Klucz w tym wszystkim jest zupełnie inny. Państwo są tutaj zarówno z terenu Zakutynia, jak i Starego Zagórza, Nowego Zagórza. I teraz należy sobie odpowiedzieć na pytanie, co się dzieje, że dzieci z Zakutynia, wiele dzieciaków nie trafia do szkoły w Zakutyniu, tylko trafiają właśnie, rodzice chcą ich posyłać na Nowy Zagórz, bądź do Sanoka. Podobna sytuacja jest w Zagórzu, gdzie dzieci, rodzice wybierają szkołę na Nowym Zagórzu, a omijają szkołę na Starym Zagórzu. Więc to wnikliwie należy zbadać. Dlaczego tak się dzieje? Wielokrotnie zadawaliśmy sobie to pytanie o Zachutyń. Podejmowaliśmy wiele działań, między innymi utworzyliśmy tam przedszkole, żeby przyciągnąć te dzieciaki do tej szkoły, żeby przyciągnąć rodziców. Ale prawdopodobnie nie znaleźliśmy, jeśli chodzi o Zachutyń, jakichś przyczyn tkwiących w kadrze szkoły, w infrastrukturze szkoły. Raczej skłaniamy się ku temu, że to wynika ze względów praktycznych. Bo rodzice jadą do pracy w Sanoku i duża część dzieci jedzie z nimi. Ci rodzice, którzy mają znowu kierunek gdzieś tutaj na bardziej na południe, te dzieci chcieliby umieścić w Zagórzu. I teraz tak, z jednej strony chcemy, żeby szkoła w Zakutyniu istniała. Ja bym też bardzo chciał, proszę Państwa, żeby ona kwitła tam. Jest bardzo ładna szkoła. Bardzo ładna szkoła, z bardzo fajnym zapleczem. Tak, bardzo ładna. I szkoda właśnie, żeby te dzieci uczęszczały do innych szkół, tak naprawdę, bo jest dzieci tyle i na Starym Zagórzu, i na Nowym Zagórzu. Tak naprawdę to by wystarczyło po jednym oddziale na Zagórzu jednym i na drugim, tylko żeby właśnie to, tak pan burmistrz mówi, że rodzice Zakutynia się podzielili i po prostu jednym wozu do Sanoka, jednym na Nowy Zagórz. Jeżeli rodzic ma wybór, no to tak, ale jeżeli ja na przykład wolałabym Zakutyniu, to dlaczego ja nie mam takiego wyboru? O to chodzi cały czas. Proszę panią. To jest tak, że państwo oczekują od burmistrza decyzji słusznie. Burmistrz tę decyzję proponuje radzie, konsultuje to z radą. I tak, koledzy, którzy są związani z Zagórzem, są z państwem. Inni radni znowu mają inne priorytety. I teraz burmistrz musi szukać tutaj kompromisu pomiędzy tym wszystkim. Z jednej strony ja bym tak samo chciał, żeby szkoła w Zakutyniu funkcjonowała jako szkoła ośmioklasowa, tak jak pani mówi, żeby to czy pani dziecko, czy inne dzieci, żeby mogły korzystać ze szkoły w tym miejscu. Natomiast opór rady był wszechmocny do tego, żeby ta szkoła istniała. Zresztą do dzisiaj koledzy tu nie chcą mówić, ale ci sami koledzy tutaj są, wielokrotnie wyrażali się, że są przeciwni istnieniu szkoły w Zakutyniu w ogóle. Więc to, że szkoła istnieje, to też był pewien kompromis, który był zawarty w trakcie tych rozmów. I proszę państwa, ja nie chcę państwu czynić żadnych nadziei, ale ministerstwo wielokrotnie obiecywało dla takich środowisk małych jak my, że stanie się dla nas po prostu bardziej empatyczne, wyrozumiałe. To, a proszę mi to skończyć, jeszcze jedno zdanie i już więcej nie będę się dzisiaj tutaj wzywał. Jest projekt przygotowany, on ma być w czerwcu poddany konsultacjom społecznym, gdzie ma być zupełnie nowe spojrzenie na małe środowiska. I to znacznie ułatwia wypracowanie kompromisu dla burmistrza i podjęcie decyzji przez radę. Nie wiem, założenie było takie, że na dziecko będzie bardzo nieduża subwencja, a ta duża subwencja ma być na oddział. I ma to pomóc takim szkołom jak w Zakutyniu, czy w innych bardzo małych miejscowościach.
Bo jeśli my tutaj zostaniemy odciążeni, jeśli w tej puli oświatowej będą środki, ja jestem, proszę Panią, dwoma rękami za tym, nawet gdybyśmy mieli do tego Zabutynia dokładać, ale żeby była to rozsądna kwota z budżetu gminy Zagórz. Bo tak naprawdę do wielu szkół po prostu rada gminy no, musi zabezpieczyć środki, żeby te szkoły funkcjonowały, bo na tych środków brakuje subwencji. I ja jestem gorącym zwolennikiem tego, żeby ta szkoła w każdej miejscowości była, żeby Państwo mieli jak najbliżej domów, żeby dzieci przede wszystkim, bo to jest dobro dziecka, to co Państwo mówią. Głęboko w to wierzę, że tak się stanie, ale ja Państwu tego nie mogę dzisiaj powiedzieć, bo ja muszę ten kompromis wypracować, ja muszę go przedstawić, a ja muszę mieć do tego argumenty. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, dziękuję Państwu. Pani jeszcze chciała. Może dajmy. Proszę, ja po prostu się chciałam zapytać, Panie Burmistrzu, bo Pan na sesji z 6 lutego powiedział, że możemy dzieci prowadzić tam, gdzie chcemy. I myśmy się tego trzymali. 2 lata temu zapisując córkę do szkoły, ja zapisywałam ją tam. I co teraz mam zrobić? Dziękuję, proszę Państwa. Za, jeszcze ja chciałam za... powiedzieć, mogę? Proszę. Panie Burmistrzu, Pan mówi, że czeka na decyzję kuratorium. My chcemy usłyszeć, bo mowa o 100 tysięcy złotych, że niezależnie jaka będzie decyzja kuratorium, czy dostaniemy dodatkowe pieniądze na oddział, czy nie, te 100 tysięcy złotych będzie zabezpieczone na 2 oddziały. To mowa o 100 tysięcy złotych, to nie jest dużo. Niezależnie, czy dostanie Pan dodatkowe środki, czy nie, bo to nie o to chodzi. Fajnie, jak będą dodatkowe pieniądze, ale 2 oddziały powinny być niezależnie od tego. Dlatego tu i teraz chcemy to usłyszeć. Ja chciałam 100 tysięcy złotych. Z całym szacunkiem, Panie Burmistrzu, biorąc pod uwagę to, co Pan powiedział teraz, że liczy się dobro dzieci, wydaje nam się, że powinien Pan wziąć to pod uwagę, bo my jako rodzice mamy nadzieję, a nadzieja umiera ostatnie. Także proszę wziąć to pod uwagę. Dziękuję. Jedyna szansa naszych dzieci z małej miejscowości jest taka, żeby mogły uczyć się w małych klasach. Tym mogą dorównać dzieciom z dużych miast, które mogą liczyć na różne dodatkowe zajęcia w miejscu swojego zamieszkania. Proszę Państwa, bardzo dziękuję za głosy, które Państwo jeszcze w trosce o własne dzieci wyrażali. Dziękuję Panu Burmistrzowi, dziękuję Panom Radnym i mam nadzieję, że jakiś kompromis będzie. Dokładnie, bo to jest dla nas dość ważne, żebyśmy otrzymali odpowiedź, do której będziemy mogli już odpowiednio się ustosunkować i będziemy mogli podjąć jakieś własne czynności zmierzające do ochrony interesów naszych dzieci. Dlatego chcielibyśmy coś usłyszeć, co po prostu nada nam wiedzę na to, co mamy dalej robić. Bo my nie chcemy się szarpać w żadnym razie, my nie mamy żadnych jakichś negatywnych uczuć w stosunku do Rady czy do Pana Burmistrza. Nam chodzi tylko i wyłącznie o dzieci. I tyle. I dla nas temat jest do rozwiązania w minutę. W tej sekundzie. Pan nam mówi, że nasze dzieci po prostu zostaną tam, gdzie się uczą, że będzie tam, gdzie zostały zapisane, że będą 2 oddziały. I my chwalimy Pana pod niebiosa i po prostu sprawa jest dla nas załatwiona. Bo my nie w żaden sposób nie szukamy za tym, my nie jesteśmy pieniaczami, tylko chodzi tylko i wyłącznie o dzieci. Można w różnych miejscach szukać oszczędności, ale cały czas zmierzamy do tego, że w tym punkcie po prostu nie jest to dobry sposób na to, żeby tych oszczędności szukać. I tyle. Chcielibyśmy usłyszeć po prostu, jaka będzie decyzja, czy te pieniążki zostaną zabezpieczone, czy nie, bo jeżeli nie, to my po prostu będziemy dalej działać w tym kierunku, żeby bronić interesów naszych dzieci. Tylko o to chodzi, dlatego tu przyszliśmy. Okay. Proszę nam odpowiedzieć, tak, czy nie? Już Państwo... Proszę Państwa, ja nie mam siły sprawczej, żebym wymusił na Panu Burmistrzu czy na Państwu cokolwiek więcej. No z bólem muszę zamknąć posiedzenie. Kiedy Pan Burmistrz rozważy to? Kiedy będzie spotkanie? Bo sami Państwo rozumiecie. Państwo odpowiedziała, wielokrotnie odpowiadałam na Państwa. Dalsza dyskusja i bardzo mi zależy również na rozwiązaniu tego problemu, proszę Państwa. I tak jak Państwu powiedziałam, w tej chwili
prace trwają. Miejmy nadzieję i z tą nadzieją czekajmy jeszcze na... Nie. My musimy podjąć decyzję, bo może ktoś będzie chciał zapisać do mniejszej miejscowości, gdzie będzie 15 osób w klasie, a nie 30. Dlaczego nasze dzieci mają się uczyć wśród prawie 30 dzieci? Może ktoś takie decyzje podejmie, może ktoś zdecyduje się na uczenie indywidualne. My nie chcemy czekać do czerwca, kiedy już nie będziemy mieli związane ręce. Chcemy wiedzieć, kiedy będzie rozważona ta kwestia. Dokładna data. Sesja jest 26, więc jeszcze przed sesją, żeby można było ewentualnie dołączyć temat. Proszę Państwa, Panie Burmistrzu, Pan tyle, tak? Ja już odpowiedziałem. No to Państwo słyszycie. Szanowni Państwo, zamykam posiedzenie Komisji Społeczno-Socjalnej. Zapraszam Państwa radnych na sesję Rady Miejskiej. Dobrze, to jeszcze ja mam pytanie, to jeżeli będzie Rada Sesji Miejskiej, czy my jako rodzice możemy uczestniczyć w tej Radzie? Możemy przyjść. TV Podkarpacie.pl